Siemanko, z tej strony Wędkuj, bo lubię. Dzisiaj jest kolejny odcinek. Dzisiaj taki odcinek, no, poradnik w sumie, bo dawno poradnika nie było, a poza tym nie mam co nagrać. A na ryby na razie nie idę, bo jak pewnie wiecie, u was też w województwach pewnie niezły śnieg pada. No i tak, będę wam dzisiaj, pokażę wam dzisiaj w poradniku, jak zrobić zestaw na boczny trok. Przed obejrzeniem zapraszam na... Kurde, czekajcie. Bo się coś nie zmachałem. Zapraszam na fanpage, na grupkę. Proszę was, dajcie tego lajka, dołączcie do tej grupki. A tutaj się pewnie dziwicie, ciekawicie, co to jest ten szalik. No i ten, i zapraszam na kanał Wędkuję. Znowu się mylę. Wędkarstwo lubelskie, to jest mój kolega, bardzo dobry. I chcę, żeby się wybił, bo dopiero zaczyna nagrywać. I na kanał Kocham Wędkować. To też jest mój kolega. No i dobra. Zaczynam bez przedłużania, z przedłużaniem w sumie już jest. Zaczynamy. Poradnika, czyli zestawu na boczny trok, będziemy potrzebali koła wrotek z żyłką, to oczywiście żyłka główna, haczyki do bocznego troku. One nie mogą być takie na przykład jak normalne są, czekajcie, bo światło się musi załapać. One są takie długie bardzo. Kurde, czekajcie, no nie wiem jak tu, bo się światło psuje. O, one są takie długie. No, ciężarek, kurde, ciężarek do bocznego troku, no i nożyczki, no, zabieramy się do tego. Mamy taką pętelkę, już zrobioną, i teraz przekładamy. No, mamy taką pętelkę. Taką, o, czekajcie, taką pętelkę wielką. I teraz tutaj przy zacisku jest, został taki koniec i go, kurde, zniknęły mi nożyczki. I tutaj właśnie jest ten zacisk. Nie obcinamy go pod żadnym pozorem, bo to jest cały boczny trok. Tutaj jest właśnie ten zacisk, czekajcie. O, widać go. Jak jest ten zacisk, to tutaj gdzieś tak go obcinamy. No i teraz mamy całą, mamy tą wielką pętlę. Obcinamy jej jedną końcówkę, jednej trzeci, jednej, kurde, czekajcie, nie wiem jak to wam pokazać, bo to się nie zmieści. O, mamy taką wielką pętelkę i mam na przykład tutaj taki jeden koniec, co nie? I to idzie z opałem, obcinam nożyczkami, no i mam jeden długi koniec, jeden krótki koniec. I na ten krótki koniec, bardzo krótki koniec, ojej, żółka mi wypadła, na ten bardzo krótki koniec, o ten, o, koniec, taki bardzo krótki. Przekładamy. Mamy naszą oliwkę, znaczy taką, ten ciężarek. Polecam te patyczki, tak jakby. Przekładamy przez to oczko tutaj dwa razy. Muszę sobie usiąść normalnie, bo tego tak się nie da zrobić.
przełożyłem jeden raz. Teraz przekładam kolejny raz. Mamy taką pętelkę tutaj. Nie będzie jej widać, bo muszę sobie palcami przytrzymać. O, jest to tak, o. Kurde, no. I teraz zawijamy wokół żyłki głównej. Tą żyłkę końcową. Kurde mać, no tak się plącze ta... To już nie będę wam pokazywał. To sobie szybko zrobię teraz. O ile to zrobię. Tu wkurza. Dobra. No i mamy naszą oliwkę zawiązaną. Właśnie nasz ciężarek. I chwilka teraz. Zawiązujemy haczyk, ale tego już nie będę pokazywał, bo to się trochę zajdzie, bo haczyk z oczkiem. Każdy zawiązuje jak zawiązuje. Ja mam haczyk z oczkiem, więc przekładam po swojemu. Ja już mam swój boczny drog gotowy. To jest żyłka główna. Tutaj jest ciężarek. Tutaj się dalej wiąże. Tutaj jest ten haczyk. I jak na przykład... Teraz wam pokażę może moje przynęty spinningowe. No i na przykład, nie wiem, biorę sobie przykładowego twistera. Czekaj, tylko najpierw tego wezmę. Ja mam na przykład takiego zielonego od Relaxa. Kurde, spadł mi. No i mamy twistera. Tutaj każdy przybije jak chce, co nie, więc... No. Tutaj mam może nawet przedłużę trochę te haczyki. Mam tak, no i tak to jest na przykład mój zestaw na boczny drog. No i zaraz wam pokażę moje przynęty. Dobra, pierwszy przynęt, jaki chciałam wam pokazać, no to jest właśnie to, co nawinąłem, taka zielona, taki zielony twister od Relaxa. Druga jest taki czerwony twister od Relaxa. Trzecia to jest takie kopyto. Od nie wiem jakiej firmy. Czwarte to jest taki duży twister od Mikado. Serio bardzo duży. Można to zobaczyć na porównaniu mojej ręki. Dalej. Taki twister dwuogonkowy. Takie oto kopyto. Czekajcie. Taki oto twisterek od Relaxa. Tamten jest od Mansa. O to no. I o ten o dwuogonkowy też jest od Relaxa. Taki twister od Relaxa. Tutaj bardzo dużo od Relaxa rzeczy. Taki twister od Relaxa. Ja w ogóle bawię się w okołniowanie, bo szczupaki są dla mnie. Jestem niewyholował pewnie takiego. Taki twisterek też od Relaxa. Już on jest stary akurat. No i takie teraz takie bezfirmowe można powiedzieć. Taki twister. On jest, nie ma firmy. Taki twister, taki paproszek. Taki twister. Taki twister. I taki twister. Mam też algę jedynkę, blachę. Czekajcie.
Kurde. Ale mi się zblokowało. Ała, ała. Taką blachę. Ona jest taka kolorowa. I taką obrotówkę. Tak więc to było na tyle. I zaraz widzimy się jeszcze w jednej informacji. Okej, tak więc ta informacja jest taka. Błagam was, zostawcie. Błagam was teraz, żebyście weszli na Facebooka, zostawili lajka na fanpage'u. Weszli na moją grupkę, też jest link w opisie, zawsze jest link w opisie. Na grupkę dołączyć. Wbijcie na kanał Wędkarstwo Lubelskie. Please, to jest mój kolega, żeby on chce, żeby on się wybił, pomagam mu teraz, tak? Wbijcie na kanał Kocham Wędkować. No, i właśnie. Mianowicie chodzi o te ciekawostki. Trochę trudno mi jest, bo wy strasznie szybko bijecie te łapki w górę. I następny odcinek, no będzie trudno go zrobić i prawdopodobnie pojawi się w środę. Ja muszę skombinować jakieś znajomości, bo tak to, bo jakimś youtuberem muszę się dogadać, żeby dał te ciekawostki. Bo normalnie, no tak, no wiecie. Tak wybijecie szybko te łapki, że w następnym odcinku powyższam. Czekajcie, jak to powiedzieć. Podwyższam poprzeczkę i będzie, jak będzie na przykład, nie wiem, 20 like, to będzie kolejny filmik, bo tak się nie da wyrobić, bo za szybko bijecie te łapki w górę. No i dobra, to było na tyle. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, zapraszam was do zlajkowania filmu, zapraszam was na moją grupkę, na mój fanpage i na kanał Wędkarstwo Lubelskie i Kocham Wędkować i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się gorąco. Cześć.